Nie. Witamy. Proszę Państwa, witamy na konferencji prasowej poświęconej działalności zielonych i przenikaniu się tej działalności z działaniem Urzędu Miejskiego pod kierownictwem pana Rafała Trzaskowskiego. Otóż, jak Państwo pamiętają, niedawno, właściwie dwa razy pod pomnikiem Syrenki na Warszawie oblewano ją, a to farbą, a to wodą, wrzeszcząc, że ziemia płonie, proszę Państwa, i to robi ostatnie pokolenie, które jeszcze ma wodę. Okej. Ale Państwo nie wiecie, że pan Trzaskowski, który teraz twierdzi, że się odcina od tego typu sceny, to jest nieprawdą, bo mamy jego nagranie, jak przemawiał Buenos Aires, no, prawda, mamy jego nagrania, jak się domagał zaostrzenia tej walki z globalnym ociepleniem. I pan Trzaskowski finansuje lokal tego stowarzyszenia. Ale teraz, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, co ci ludzie z tego stowarzyszenia krzyczeli. Oni żyli, że ziemia płonie, zabraknie wody, zabraknie wszystkiego, będzie nieszczęście. I teraz uwaga, w obu przypadkach, jaki ratunek zdaniem stowarzyszenia Ostatnie Pokolenie jest? Przejść z samochodów indywidualnych na autobusy. I to ma uratować, proszę Państwa, ziemię. Czyli to jest, oni bronią tezy pana Trzaskowskiego, który właśnie walczy z samochodami i chce nas przerzucić na tramwaje i na autobusy. To pokazuje dokładną symbiozę, że ktoś finansuje tych zielonych i robi sobie z nich tarczę. To jeszcze są pieniądze, bo jeżeli zieloni domagają się czegoś tam drożej, jak jest drożej, to są wyższe łapówki, prawda? Więc się robi dwa razy droższe projekty autostrad. Mamy najdroższe autostrady na świecie, bo zieloni domagają się, żeby były ekrany, które chroniłyby mrówki przed hałasem autostrad, prawda? Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że tak działa. To nie zieloni są, to są wariaci oczywiście. To są wariaci, ale tych wariatów ktoś foruje, ktoś popiera. I w Warszawie tym kimś jest pan Trzaskowski. Pamiętajmy jeszcze jedno. Zielony to niedojrzały czerwony. To trzeba zawsze zapamiętać. Jeżeli mogę się nie zgodzić, tak? Chciałbym stanowczo zaprotestować, że zielony to nie jest niedojrzały czerwony. Zielony to jest czerwony, który sobie upaćkał twarz zieloną farbą. Mamy wspaniałego autora Krzysztofa Karomia, który w książce Historia antykultury wprost pokazuje, jak komunizm mutował od czasów Marksa, Engelsa, Stalina i Lenina, jak mutował i wymutował trzy główne nurty. LGBT, feminizm, a raczej feminazizm, nazwijmy to wprost, oraz zielony. I to służy do niszczenia i wprowadzania komunizmu. Proszę bardzo, Niemcy wprowadziły OZE, ile wlezie, jakie są tego efekty. Rodzimy przemysł niemiecki motoryzacyjny, czyli podstawa przemysłu Niemiec, właśnie rozważa przeniesienie się do USA, gdzie energia jest 3 razy tańsza. Gdzie zamiast utrzymywać nielegalnych imigrantów w miłych warunkach, ludzie chcą iść do pracy. Właśnie się przemysł niemiecki, dwie wielkie marki chcą przenieść do... Mówią, że nie chcą się przenieść, ale muszą. Jakie jeszcze są problemy? Chwilę wiatr nie wieje, trochę nie ma słońca i mają gigantyczne problemy, muszą ciągnąć energię od sąsiada. Jak wszyscy to szaleństwo wprowadzimy, to popełniamy samobójstwo ekonomiczne w imię religii klimatu. Bo kto? To nie CO2 powoduje problemy na Ziemi. Są oczywiście zanieczyszczenia i tutaj liderem są Chiny, tutaj liderem są Indie i USA. A efekt tego wszystkiego jest taki, że Europa zostaje w tyle. Przez ostatnich 18 lat Europa rozwinęła się o 5%, Stany Zjednoczone o 200%, a Chiny o 400%. Czy dalej będziemy popełniać samobójstwo? Na pewno nie proponujemy, żebyśmy pracowali tak jak Chińczycy, no ale nie strzelajmy sobie w stopy. Dziękuję. Bardzo słusznie powiedział pan Robert Tomioła, to jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętajmy o jeszcze jednym. Chiny otwierają nowe paręset, nawet w tej chwili ponad 1000 nowych kopalń węgla. Spalają ten węgiel. Produkują taniej dzięki temu niż gdzie indziej. A zazielenienie ziemi się zwiększyło o 15% i głównie gdzie? W Chinach. No bo nic tak dobrze nie robi roślinkom, jak dwutlenek węgla. O to. Ta roślinka, ona chce mieć dwutlenek węgla. Chce mieć ciepło. To jest potrzebne roślinie.
Także tłumaczenie tych zielonych, którzy są po prostu wariatami, że trzeba walczyć z CO2, żeby było zielono, to są po prostu wariaci. No ale co my na to poradzimy, skoro świat oszalał? Jest receptura, jeżeli jeszcze mogę. Jest receptura. Jesteśmy 10 do 20 lat od fajnych technologii wodorowych. Prototypy są dostępne już dzisiaj. Nie musimy iść w elektryki, do których przez cały cykl życia wytwarzają od 3 do 5 razy więcej zanieczyszczeń niż samochody spalinowe. Nie musimy iść w akumulatory, gdzie dzieci w Afryce są zmuszane do wydobywania pierwiastków ciężkich. Możemy pójść w wodór. Są już panele fotowoltaiczne, które z 16% wydajności rosną do 40%, które pobierają wodę z powietrza i wytwarzają wodór. I już Japończycy opracowali technologię, aby samochody spalinowe przetwarzać bardzo łatwo na samochody wodorowe. Jest to w zasięgu ręki 10-20 lat. Tyle lat spokojnie możemy wykorzystać naszego węgla, którego podobno mamy na 200 lat. Zieloni są szaleńcami, nie chcą nam dobrze zrobić, chcą nas z jakiegoś powodu zniszczyć. Kto nimi steruje, nie wiem. Ideologia jest czysto komunistyczna. Zachęcam Państwa, żeby bardzo na nich uważać. Pamiętaj, że pan Trzaskowski to jest właśnie neomarksista. Dokładnie. Ostatnie dwa dni kampanii. Jakie główne założenia pana programu? No cały czas walczymy. Warszawa przyjazna kierowcom. Musimy mieć startynki, musimy mieć miejsca parkingowe, musimy mieć zielone strzałki przede wszystkim. Przed chwilą po drodze 3 razy żeśmy stali, mimo że nic nie jechało z drugiej strony, ale nie było zielonej strzałki, no i trzeba było stać, prawda, bo samochód nie przejeżdżał. No, to jest skandal, to jest skandal marnowania czasu. Przez to, że się nie umieści jakiejś strzałki, to dziennie 200 osób, 300 osób traci po 2 minuty czasu. To jest, proszę Państwa, to jest 600 minut, to jest 10 godzin, 10 roboczo godzin, dziennie. Często, że komuś się na tym jednym skrzyżowaniu nie chciało przymocować zielonej strzałki. Nie pan będzie skierował kierowcę? Ja zielone strzałki, jak zostanę prezydentem, umieszczę na każdym skrzyżowaniu natychmiast. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się. Dziękuję.